Meghan Markle rok temu oficjalnie weszła do brytyjskiej rodziny królewskiej. Ślub Amerykanki z księciem Harrym transmitowano na żywo na całym świecie, a o jej sukni ślubnej dyskutowano później miesiącami. Markle wniosła na dwór nowy trend – naturalność. Poza tym urzeka skromnością, dziewczęcością i bezpretensjonalnością. W sumie wiemy o Meghan tylko tyle, ile widzimy na zdjęciach. Dlatego media chętnie przypisują jej rozmaite historie, żeby wciąż podsycać atmosferę wokół księżnej. A trzeba przyznać, że zainteresowanie osobą Markle nie słabnie, a wręcz wzrasta. Szybko stała się najpopularniejszą osobą nie tylko w rodzinie królewskiej, ale w całej Wielkiej Brytanii. Jako Amerykanka jest też uwielbiana w USA. To wszystko wiąże się z ogromną presją, z którą księżna Sussex podobno nie do końca dobrze sobie radzi. Zwłaszcza ostatnio, kiedy w mediach pojawiają się informacje o tym, że jest kapryśna, trudna we współpracy, konfliktowa oraz że źle dogaduje się z Kate, księżną Cambridge. Dlatego w obronę swoją rodaczkę postanowiła wziąć sama Oprah Winfrey. Sprawdź poniżej, jak ocenia Markle. Oprah Winfrey o Meghan Markle: ma wspaniałe, wielkie i kochające serce. Oprah Winfrey w USA jest absolutną potęgą, jedną z najbogatszych i najbardziej wpływowych kobiet. Nieprzypadkowo właśnie ona zabrała głos w sprawie nagonki mediów na Meghan Markle. Przynajmniej w USA stanowisko Oprah może pomóc zakończyć tworzenie szkodliwych wizerunkowo dla księżnej Sussex materiałów. Wydaje mi się, że gdyby ludzie ją znali, zrozumieliby, że jest nie tylko elegancka, pełna gracji i dumnie piastująca swoją rolę, ale że ma też wspaniałe, wielkie, kochające serce, mówi Winfrey. Widzę te wszystkie wściekłe nagłówki o Meghan i uważam, że jest ona bardzo niesprawiedliwie przedstawiana w mediach. Oprah dodała, że na szczęście Markle konsekwentnie nie czyta żadnych plotek na swój temat. Przypomnijmy, że o to, by nie atakować księżnej Cambridge w prasie i internecie, apelował wcześniej George Clooney. Zwłaszcza teraz, gdy Markle jest w ciąży, pałac chce, by miała jak najwięcej spokoju. A poród już tuż.